Młodzi tytani akcja z czasem szokują coraz bardziej. Najnowszy 7 sezon przynosi wiele niespodzianek, a jedną z nich jest pojawienie się Toma i Jerry'ego właśnie w tej kreskówce. Legendarne i uwielbiane przez każdego postacie mają tutaj swój debiut, a odcinek najbardziej zadziwia tym, jak właściwie się kończy. Niespodziewane jest też to, że całkiem nowe odcinki Młodych Tytanów akcja z najnowszego 7 sezonu będziecie mogli obejrzeć już od 1 listopada o godzinie 13 na Cartoon Network. Czekać was będzie mnóstwo śmiesznych przygód nastoletnich superbohaterów, którzy zaskoczą czymś całkiem nowym i odlotowym. Kto wie, co ciekawego ich spotka? Może znów nas zadziwią tym, co znajdziecie w dzisiejszym odcinku? Przygotujcie się na dawkę wielu emocji i wskoczcie w dotąd niewidziane przez wszystkich perypetie przyjaciół. Zróbcie to co ja, rozłóżcie się wygodnie przed kanapą, weźcie popcorn i oglądajcie razem ze mną Tytanów akcja codziennie o 13. Co jeszcze świetne? 13 listopada o 8:50 zobaczcie film, gdzie młodzi tytani i starsi tytani staną ramię w ramię, by pokonać wspólnych wrogów. Tak? Chodzi o ten świetny film. Na pewno się nie zawiedziecie. Odcinek rozpoczyna się nieco inaczej niż wszystkie, a widzimy w nim cyborga oraz bestię, robiących sobie seans na kanapie z ogromem jedzenia. Obydwoje decydują, że wspólnie obejrzą świetny klasyk, jakim jest właśnie Tom i Jerry. I bohaterowie z wielką przyjemnością oglądają perypetie kota i myszy. Dochodzi potem do ostrej wymiany zdań, bo te tytani wspólnie kłócą się o to, kto jest lepszą postacią z tej kreskówki. Cyborg stoi murem za Tomem, uważa go za tego pokrzywdzonego, wykorzystywanego, który chce zrobić porządek. Bestia zarzuca Tomowi nękanie Jerry'ego i gdyby nie to polowanie na niego, z pewnością miałby on spokój. Tu rozpoczyna się istna fantazja. Pokłóceni przyjaciele zamieniają się w swoich ulubieńców z klasyka i wzajemnie powtarzają to, co mogliśmy oglądać bardzo dawno temu. Choć Cyborg wyglądem troszkę mniej przypomina kota, to tak bestia idealnie wpasowała się w klimat. Odcinek w odcinku rozpoczynamy napisem Science Beastie, parodiujący Toma i Jerry'ego. Rozpoczyna się niesamowite jedno wielkie nawiązanie do serii. Co pokochałem, to mnóstwo scen, które faktycznie zostały świetnie zaadoptowane. Choć są tu malutkie zmiany, bo Tom nie miał takich gadżetów jak miał Cyborg, to reszta i cała formuła została świetnie zachowana. A też znajdziemy tu świetne, charakterystyczne dźwięki. Co do głosów, to postacie w ogóle ze sobą nie rozmawiają, a fabuła rozkręca się jeszcze bardziej. Podczas nieudanego pościgu cyborga Toma za bestią Jerrym, jego ciało odlatuje i kontrolę nad nim przejmuje Toster. Ten pościg był tak odlotowy, że Sai i Bestii musieli złączyć swoje siły. Dlatego przez nablucie płatków do machinerii Tostera z ciałem cyborga te powodują jego bezwładność i razem eliminują wroga. Na końcu dochodzą do wniosku, że to nieważne, jaka z tych postaci jest lepsza. Najlepsze odcinki Toma i Jerry'ego to te, gdzie postacie wspólnie łączą siły i pokonują wroga. Powiedzcie jedno, czy młodzi tytanie w najnowszym sezonie pozytywnie nie szokują? Nie dość, że mamy tu świetną fabułę, niesamowity morał i wszystko było cudowne, to w pewien sposób tytani, parodiując klasyka, złożyli mu należyty hołd. Ten odcinek był bardzo oryginalny, inny i tak, spoglądając na resztę, moim zdaniem jeden z fajniejszych. Czuję się zaszczycony, że w tak fajny sposób młodsi widzowie będą mogli zobaczyć, czym dla nas kiedyś były kreskówki i zrobili to w świetnej, uniwersalnej formie. Dlatego też ja zachęcam was ponownie do oglądania 7 sezonu, bo znajdziecie tam więcej takich fajnych odcinków. Uwierzcie mi, że 7 sezon Tytanów akcja to jeden z lepszych.